Bardzo się cieszę, że mogę towarzyszyć temu kolejnemu etapowi budowy świątyni opatrzności Bożej wotum narodu polskiego. Jakim dzisiaj w czasie uroczystości kolejnej dnia Dziękczynienia było odsłonięcie i poświęcenie w ołtarzu głównym rzeźby Chrystusa zmartwychwstałego. Rzeczywiście tajemnica zmartwychwstania. Chrystus Zmartwychwstały jest szczególnym wyrazem naszej wiary w opatrzność Bożą, to znaczy w tę opatrzność, która nas nie pozostawia w okowach grzechu i śmierci, ale w Jezusie Chrystusie prowadzi nas ku życiu, ku życiu wiecznemu. I stąd też umieszczenie w centralnym miejscu postaci zmartwychwstałego niewątpliwie przypomina nam z jednej strony o tym wielkim czynie Boga, jakim jest Jezus Chrystus dla nas. Tak Bóg umiłował świat, że dał nam swego syna jednorodzonego, by każdy, kto w niego wierzy, nie ginął, ale żył. To jest troska Boga o nas, a więc wyraz tego, że Bóg czuwa nad nami, że jest z nami, że Jego opatrzność nam towarzyszy. Z drugiej strony, tajemnica zmartwychwstania to otwarcie każdej i każdego z nas na wieczność, na to, co nas prowadzi do Boga. I ta wieczność jest możliwa tylko dlatego, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, że żyje, że jest z nami. A więc ten żyjący jest przed naszymi oczyma w tej świątyni, która jest wotum całego narodu, pokazując nam, że to jest droga do Boga, droga do życia. I stąd też to dzieło, które jest bardzo piękne, które rzeczywiście nas otwiera na tajemnicę trójjedynego Boga. Dzisiaj rodzi w naszym sercu wdzięczność, i jednocześnie także głęboką radość, że możemy kolejny próg przekroczyć, ciesząc się, że ta świątynia tak rzeczywiście pięknieje.